ciastem stony grywalny. Jacobo! Aka, Jacobo! A dzisiaj mamy, proszę Państwa, to paczka już raz otworzona już. Zazrzyjmy do środka, co tam przepięknie pod tą czerwoną bibułą się oczywiście kryje. Mamy oczywiście tutaj podziękowania. Takie biała karteczka, te sprawy. No i mamy podziękowania za udział. Dziękujemy Ci. I mamy nadzieję, że na jeszcze więcej wspólnych chwil pełnych magii i pasji. Smocze oklaski i płomienne wiwaty dla Ciebie. Pozdrawiamy ciepło zespół Kawę Popkultura. Dziękuję serdecznie. Wszystkie linki, jeżeli chodzi o grupkę Twitchową, jak i Discorda Kawę Popkultura, będą w opisie. Także, no, jak sama nazwa tutaj wskazuje, na takim zielonym tle grywany Jacobo, dokładnie. Co mamy dalej? Mamy bibułę, taką czerwoną. I pod tą czerwoną bibułą, może postawię ten karton i będę pokazywał po kolei. Mamy w takim opakowaniu mamy oczywiście kubeczek Kawę Popkultura. Z jednej, jak i z drugiej strony będzie taki fajny do kawy, herbaty lub napojów zimnych. Także dziękuję serdecznie. Postawię się koło klawiatury i oczywiście myszki. Dziękuję bardzo. Następną rzeczą jest oczywiście to, czyli inaczej mówiąc, proszę Państwa, zimowa herbata. Oczywiście, jeżeli ktoś pyta o ważność, to jak najbardziej jest. Jest ważna, jest jak najbardziej. Jest to herbata czarna, premium w saszetkach. Nie pijam herbaty czarnej, ale może kiedyś, że tak powiem, wypiję. Także dziękuję serdecznie. No i trzecią rzeczą już pod tymi faflutlami, które zostały na samym dole. Chyba coś jeszcze jest, ale to będziemy sprawdzać. Jest to aroma italiano. Kawa taka, jak widać, grubawa troszeczkę. Jeszcze ją nie piłem. Intensa 8/13. No, nie pijam takiej, ale może kiedyś wypiję. Pijam zazwyczaj cappuccino, więc to tak bywa. No i pod tymi farfrutslami, no, niestety nic nie ma. Także, jeżeli by ktoś chciał tam dołączyć do grupki Kawę Popkultura, to jak najbardziej jest taka możliwość. A za tą rzecz, jak i sam kubek, jak i oczywiście za herbatę czarną. No i tu oczywiście podziękowania. Dziękuję serdecznie zespołowi Kawę Popkultura. Trzymajcie się, do zobaczenia, a to był unboxing właśnie takiej paczuszki od grupki Kawę Popkultura na Twitchu.